W tym nagraniu zajmiemy się nazewnictwem węglowodoru o następującym wzorze szkieletowym. Jak już wiesz z poprzednich nagrań, pierwszą rzeczą, jaką należy wykonać, jest znalezienie łańcucha głównego. Musi być to najdłuższy łańcuch w tym związku. Gdybyśmy wybrali ten łańcuch, to miałby on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomów węgla. Ten natomiast składa się z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atomów węgla. I chyba jest to najdłuższy łańcuch. Ale się jeszcze upewnijmy. Tutaj mamy 7 atomów węgla. A tu również znajduje się 7 atomów węgla. Najdłuższy łańcuch składa się z 10 atomów węgla. Nie mamy w nim innych wiązań poza pojedynczymi. Więc jest to Alkan, Dekan. Teraz przejdźmy do nazwy wszystkich grup bocznych, które są przyłączone do Dekanu. Ta grupa składa się z dwóch atomów węgla i samych wiązań pojedynczych, więc jest to grupa etylowa. Ta grupa tutaj to również grupa etylowa. Natomiast ta grupa składa się z trzech atomów węgla. Ale nie jest ona przyłączona przez pierwszy atom węgla. Do łańcucha głównego, tylko przez drugi. Więc z jednego z poprzednich nagrań wiesz już, że można nazwać ją w dwojaki sposób albo systematycznie, albo zwyczajowo. Najpierw ustalmy nazwę systematyczną. Dłuższy łańcuch w naszym podstawniku składa się z dwóch atomów węgla więc jest to grupa etylowa, ale do niej mamy przyłączoną grupę metylową. Grupa ta przyłączona jest przy tym samym atomie węgla, który łączy się z łańcuchem głównym. Nazwa grupy to grupa 1 metyloetylowa. Jeśli chodzi o nazwę zwyczajową, to brzmi ona grupa izopropylowa. Teraz, kiedy mamy nazwane wszystkie grupy, musimy zaznaczyć, przy jakich lokantach się one znajdują. I pojawia się tu kolejna zasada, o której należy pamiętać. Lokanty muszą być możliwie jak najniższe. I pojawia się tu pewne pytanie: to w takim razie, który lokant ma być niższy? Ten czy ten? Tu przychodzi z pomocą kolejna ważna zasada przy nazewnictwie węglowodorów. Suma lokantów wszystkich podstawników powinna być możliwie najniższa. Jeśli mamy podstawniki tu i tu, to możemy przypisać lokanty w dwojaki sposób. Albo zaczynając liczyć od tej strony, i wtedy tu mamy lokant 5, a tu 6, albo zaczynając liczyć od tej strony, od strony przeciwnej, i tu będziemy mieć lokant 6, a tu 5. Jednak zwróć uwagę na to, że tu masz dwa podstawniki. Więc jeśli sumujemy lokanty, to przy tym wariancie mamy 5 plus 5 plus 6, co daje nam 16 a tutaj będzie 6 plus 6 plus 5, co daje nam 17. Gdy ponumerujemy atomy węgla w ten sposób, to suma lokantów jest niższa. Innym przypadkiem byłby taki, kiedy tutaj nie byłoby grupy etylowej. Wtedy należy numerować atomy węgla tak, aby podstawnik wymieniony jako pierwszy w kolejności alfabetycznej uzyskał niższy lokant. Więc jeśli mamy etylo i izopropylo albo metyloetylo, to grupa etylowa powinna mieć niższy lokant. Ale takim przypadkiem zajmiemy się w innym nagraniu. I ostatnie dwie ważne zasady, jakie warto teraz wprowadzić. Grupy alkilowe w nazwie cząsteczki podaje się na początku w kolejności alfabetycznej. Jeśli mamy kilka takich samych podstawników, to wymienia się ich wszystkie lokanty, oddzielając je od siebie przecinkiem. A przed nazwą podstawnika podaje się przedrostek mówiąc o liczbie takich samych grup. Di, jeśli mamy dwie grupy, tri, jeśli trzy, tetra, jeśli cztery, penta, jeśli pięć i tak dalej. Wracając do naszej cząsteczki, to wiemy, że najdłuższy łańcuch ma 10 atomów węgla, czyli jest to dekan. Wiemy, jak należy przypisać lokanty i znamy nazwy wszystkich grup, więc teraz nie pozostaje nam nic innego, jak powoli zapisać nazwę całej cząsteczki. Zgodnie z kolejnością alfabetyczną, grupa etylowa musi być wymieniona jako pierwsza. Grupy etylowe mamy dwie, czyli będziemy mieć dietylo. Przedrostki di-tri-tetra nie są uwzględniane przy ustalaniu kolejności alfabetycznej. Grupy etylowe znajdują się przy piątym i szóstym lokancie. Więc mamy 5 6 dietylo. Następnie mamy grupę 1 metyloetylo. Jeśli grupa jest aż tak rozgałęziona, to warto jej nazwę podać w nawiasie półokrągłym. Więc mamy 5,6 6 dietylo myślnik. Po litery od cyfr, jak już wiesz, oddziela się myślnikiem. 5 Jeden myślnik dekan Nazwaliśmy cząsteczkę używając nazwy systematycznej dla tej grupy. Teraz spróbujmy nazwać cząsteczkę z wykorzystaniem nazwy zwyczajowej dla grupy izopropylowej. Otóż jeśli masz przedrostek izo, to ustalając kolejność alfabetyczną patrzysz na literę I. Ale jakby była to grupa sec-butylowa, albo na przykład tetrbutylowa, to należałoby spojrzeć na literę B. Jedynie przedrostek ISO jest traktowany jako spójna część nazwy grupy. Nazwa zwyczajowa to 5-6-Dietylo-5-Izopropylodekan. Trudny przykład, ale udało nam się ustalić nazwę dla tego alkanu.